Zjazd do zajezdni Annopol. Ujęcie naprawdę powrót do przeszłości, że tak to powiem, bo to są ujęcia naprawdę dawno, jeszcze przed budową i to są jeszcze ujęcia przed właściwie największymi wycinkami drzew, które były faktycznie później tutaj zrealizowane na terenie całej zajezdni, jeszcze przed faktycznie rozpoczęciem samej inwestycji. Wcześniej było wycięte drzewa, dopiero później to było wszystko ogrodzone. Podobnie było na STP Karolin zresztą, co można było zobaczyć jeszcze rok przed rozpoczęciem samej budowy, więc takie tutaj ciekawostki możecie zobaczyć w tym miejscu.
No i co? Zaczynamy budowę? Zaczynamy budowę. Proszę bardzo, wszystko ogrodzone, trwają prace przy wyrównywaniu samego placu budowy. No i jak widzicie, tak to wygląda jak na Załączamy Blasku. No, z tą bramą to jeszcze parę razy się spotkałem, ale większość ujęć później nagrywałem zupełnie z innego miejscówki, bo później samą ulicę Inowłocką zamknęli. Z ciekawostką powiem, że jak pierwszy raz tu przyjechaliśmy z Sykutem jeszcze rok przed rozpoczęciem budowy i nagraliśmy wstawki, chodziliśmy z puszką, machaliśmy ją i tak dalej, to naprawdę to było takie, nie wiadomo gdzie dojechaliśmy, na koniec świata de facto, bo tutaj były tylko chaszcze i nic nie było, a jak miałem powiedzieć, że za 2 lata czy 3 będzie tutaj wielka i nowoczesna zajezda tramwajowa, to wszyscy by tutaj wybuchnęli śmiechem w okolicy, bo tu po prostu nic nie było i nawet nie było widać, że cokolwiek w tym miejscu będzie powstawać. Ale jak widać, a właściwie jak zobaczycie za mniej więcej godzinę, coś powstało. No i wchodzimy w tryb kręcenia się dookoła całej inwestycji. W ten sposób będziecie mogli sobie dokładnie pooglądać, jak to wszystko powstawało. Co prawda kręcenia na początku nie są idealne i nie pokładają się dokładnie z tym, jak to wyglądało na początku, ale na sam koniec oczywiście jakieś podsumowanie w formie, w sensie jedno z ostatnich ujęć, które zobaczycie, to będzie właśnie takie podsumowanie side by side, gdzie się zmienia ze starego na nowe właśnie w tej formie, ale z kolejnego ujęcia, nie z czerwca, bo te z czerwca są właśnie tutaj są pozmieniane przeze mnie w trakcie lotu, nie zrobiłem tego tak jak zazwyczaj lata, tylko trochę pomajstrowałem. Ale zwróć uwagę, że już faktycznie ziemia jest mniej więcej prawie całkowicie wyrównana, trzeba jeszcze ją wywieźć i można było rozpocząć budowę tej i oto owej zajezdni, kolejnej, piątej.
Thank you.
Wiecie, jest moment, kiedy na każdej inwestycji nagle pojawiają się zazwyczaj dźwigi. I te duże żurawie, które tutaj właśnie widzimy, które stoją i się kręcą na terenie wszystkich tych obiektów, zazwyczaj dla nikogo nie są przeszkodą. Ładnie wyglądają, wygląda jakby była budowa i faktycznie coś by się działo. Ale dla osób, które latają dronami, to nie jest dobra nowina. Bo to jest kolejny punkt, na który trzeba patrzeć i uważać. O ile tutaj nie jest to jeszcze źle, to na budowie Placu Powstańców Warszawy ten żuraw, który tam się znajduje, jest tak ustawiony, że no siłą rzeczy nie da się go ominąć, jeżeli on pracuje, więc tam zawsze muszę przyjrzeć w trakcie przerwy. Z kolei tutaj też miałem parę ciekawych sytuacji, jeżeli chodzi o pracowników budowy, ale to może w sumie za chwilę powiem, jeśli ktoś z Was jeszcze o tym nie wie, że to jest moja najmniej ulubiona inwestycja, jeżeli chodzi o obsługę klienta, że tak to powiem.
I proszę bardzo, widzimy zachód słońca w tle Wieżowcy Warszawy i nie widzimy jeszcze właściwie de facto nic z hali postojowej. Ale to się zmieni, bo na początku nowego roku już faktycznie zaczęły powstawać nowe słupy. Słupy, które są początkiem nowych ścian, które właśnie w tym miejscu powstają. Zaraz mniej więcej wszystkich budynków już jest, nawet zbiornik retencyjny, który jest pośrodku, powoli zaczął się pojawiać. Natomiast co mogę powiedzieć z ciekawostek a propos tego, jakie są moje relacje z tą budową? Teraz już nie są aż takie jak kiedyś, ale kiedyś, kiedy nagrywałem tę inwestycję przed, to tak, jak to nagrywałem, jak nikogo tutaj jeszcze nie było problemu. Jak nagrywałem, kiedy zaczęły się pierwsze prace, też nie było problemu, a kiedy faktycznie rozpoczęły się większe prace budowlane, zagle zaczęli ochroniarze wyskakiwać z budek i skakać do mnie i machać rękami. Twierdzili, że jest na terenie budowy zakaz fotografowania, czy tam zakaz latania dronem. A wiecie, ja tam nawet bym uszanował taki zakaz, gdybym miał jakąkolwiek podstawę prawną. Ale tak, po pierwsze, zakaz, który ta tabliczka, którą sobie powiesili, znajdowała się na terenie budowy, więc ja w jaki sposób mam zobaczyć to, będąc poza terenem budowy? Dlatego wam przypomnę, że przy większości inwestycji ja po prostu przyjeżdżam, stwierdzam, że któregoś dnia przyjadę na jakąś inwestycję i jadę i nagrywam. Żadnego kontaktu z kierownikami budowy czy coś. Bardziej jeżeli oni się do mnie odezwą i będą chcieli potrzebować, albo po prostu będą chcieli, żebym latał w konkretnych dniach, kiedy na przykład jest bezpiecznie i nikomu nie zagrażam zdrowia, no to wtedy się do nich dostosowuję, albo przynajmniej staram się w ten sposób nagrywać. Ale na większości budów, tak samo jak na zajezdni Annopol, czy na budowie metra Karolin, ja po prostu się pojawiam i tyle. Natomiast pracownikom budowy, a konkretnie ochroniarzom, to się niekoniecznie zazwyczaj podoba. O ile na budowie metra po prostu do mnie machają, się zazwyczaj uśmiechają, ewentualnie pytają, gdzie się to pojawi, później mówią, a no coś widziałem, coś takiego, to tutaj na zajezdni Annopol jest trochę gorzej. Bo tu na zajezdni Annopol ochroniarze zazwyczaj chcieli albo wzywać policję, albo mnie spisywać, nie wiadomo po czemu, jak jeszcze inne jakieś problemy mieli. Twierdzili, że nad budową zajezdni nie można nagrywać, chociaż nie potrafili mi powiedzieć żadnego artykułu prawnego. Zgodnie z przepisami mogę latać do najwyższego elementu, który się znajduje na ich terenie, czyli do najwyższego miejsca działki. Najwyższym elementem, który jest stały na budowie zajezdni, są budynki zajezdni, a nie żurawie, więc na wysokości hali postojowej na spokojnie mogę latać. No i tak to właśnie wyglądało, już pomijając sam fakt, że sam rzecznik tramwajów był za tym, żebym jednak nagrywał i to pokazywał, no to raz przez niego faktycznie walczyłem w ten sposób, żeby nie było żadnych problemów. Raz nawet widziałem się z szefem ochrony, jak podjechałem do drugiej bramy, bo po prostu zacząłem nagrywać z drugiej strony. Nikt nie potrafił uwierzyć w to, co ja mówię. I tyle. I tak to było. Chociaż na placu Powstańców Warszawy poszli o krok dalej, jeżeli chodzi o straszenie mnie prawnikami swoimi. Natomiast tutaj się skończyło na tym, że w końcu poprosiłem, żeby po prostu dzwoniłem do tramwajów warszawskich, że uprzedzałem ich, nie wiem, albo na dobę wcześniej, albo na 30 minut wcześniej. A później takie pisemko sobie ładnie wydrukowałem właśnie od nich, że nagrywanie filmów przeze mnie jest dobrym motorem do promowania tramwaju warszawskich w Warszawie, tak w dużym skrócie. I dzięki temu oni się odczepili. Chyba raz albo dwa im pokazałem. Ewentualnie teraz im też pokazałem, że mam wszystkie pozwolenia, jeżeli chodzi o ulc. Ale wiecie, jakby ja im tego nie powinienem pokazywać. Ja w ogóle powinienem ich zgłosić, bo oni zazwyczaj wyskakiwali, jak już latałem dronem. A jeżeli ktoś mi przeszkadza w trakcie latania dronem, to przeszkadza pilotowi w wykonywaniu działalności operacyjnych, a za to są dosyć duże kary. Nie tylko i wyłącznie grzywny, ale również więzienia. Więc to i tak właściwie tylko i wyłącznie moja dobra wola, że ja chcę być na tak i na pozytywnie z placami budowy. Ale oni zazwyczaj są negatywnie nastawieni do tego, co ja robię, nagrywam i wam później wszystko pokazuję. No ale no cóż, tak jest. I z tym niestety fantem i faktem już się muszę pogodzić, że zawsze większość inwestycji jest pasywna, część jest pozytywna, ale zawsze się znajdą te odcinki, które są negatywne i będą psuć cały PR na całej inwestycji. Nawet jeżeli to są jednostki i tylko łącznie pojedyncze osoby, to później takie spaczenie i zniechęcenie do danej inwestycji już pozostaje. Nie mówię, że nie, ale prawdopodobnie tak już w mojej głowie pozostanie, jeżeli chodzi o firmę, która jest wykonawcą tej inwestycji, bo faktycznie tak patrzę trochę nieprzychylnie na te inwestycje. W sensie mówię oczywiście o moim prywatnym okiem, a nie faktycznie to, co pokazują w filmach, ale tak jest. Bym po prostu skłamał, gdybym powiedział, że tak
nie jest. No i tak samo oczywiście jest, jeżeli chodzi o Plac Powstańców Warszawy. Kiedyś może wam też opowiem, jakie tam sytuacje miałem, chociaż chyba już o części z nich najprawdopodobniej wam powiedziałem. Koniec końców, aktualnie już się nie czepiałem, chociaż zazwyczaj i tak wyskakuję, zastanawiałem się, o co chodzi, dzwonią do osób wyżej położonych i oni już wiedzą, że ja się pojawię, że jest tak jedna osoba, która z zapłotu startuje, drona, nagrywa to wszystko i tak mniej więcej po 3 godzinach nagrywania się składa, wsiada na swój monocykl elektryczny i jedzie gdzieś dalej. Nie wiadomo gdzie, ale jest taki gentleman, który się pojawia i znika raz na 2 miesiące.
Jest dach. Widzimy mniej więcej, jak on się tutaj już zarysowuje na hali postojowej. No, co by dużo nie mówić. Na hale postojową pewnie najwięcej osób tutaj patrzy. Chociaż te wszystkie poszczególne budynki są też całkiem ładne do podziwiania. Ale hala postojowa jest największym obiektem. I proszę bardzo, nagle cyk, prawie cały dach jest. Pomijając oczywiście te elementy, gdzie będą elementy przeszklone, ale pomijając to, tu wszystko jest już całkowicie zadaszone. I tak to wyglądało mniej więcej pół roku temu, czyli w czerwcu 2023. Swojego ja nagrywałem te wszystkie inwestycje zazwyczaj z jednej miejscówki, znaczy teraz się przestawiało, to znaczy było z jednej bramy, teraz było z drugiej strony, teraz miałem takiej górce fajnej, teraz nic nie miałem dostępu i muszę wymyśleć alternatywny sposób albo do niej dotarcia, albo z czegoś innego, bo ja się zazwyczaj przyciskałem przez płot, żeby tam się dostać. I już na koniec, jak tam dochodziłem, to już mi ochroniarze budowy po prostu otwierali bramę, żebym tam wszedł i później zamykali ze mną i później ja pukałem im i oni otwierali mi ponownie. Więc już byliśmy mniej więcej dogadani, bo jak widzieli monocykl elektryczny na jednym kole, gościu, który jedzie do bramy technicznej od strony, to tutaj raczej nikogo nie powinno się pojawić, to wiedzieli, że to musi być już ja. No cóż, zazwyczaj stamtąd nagrywałem, teraz jest lipa, bo tam powstałem ekran akustyczny i muszę wymyśleć alternatywny sposób miejscówki do nagrywania, bo samej zajezdni oczywiście go nie nagram. Gdyby została ukończona i oddana do użytku ulica Inowłocka, by mi to bardzo mocno pomogło, ale chyba na to nie liczę przed zakończeniem całej inwestycji niestety. Thank you.
strong in this broken man's fate. I just wish that you were here. I'm longing for to love.
proszę bardzo. Tak wygląda cała zajezdnia na ostatnich ujęciach, które nagrałem, czyli z poprzedniego miesiąca, z grudnia. I to tak na koniec grudnia 2023. Jak widzicie, zajezdnia ma już mniej więcej wszystkie dachy. Chociaż torowisko tramwajowe dopiero się co pojawia w niektórych miejscach nawet jest krótki odcinek sieci trakcyjnej, a sam dojazd do zajezdni na ulicy Nowłockiej już mniej więcej jest widoczny. Tramwaje na Żadań Wschodni też już jeżdżą, na pętle Annopol również jeżdżą. No i całkiem ładnie to pozytywnie wygląda, że tak to powiem. Też możecie zobaczyć w międzyczasie, że jak same zaplecze budowy się przenosi z zajezdni na teren z boku, który najprawdopodobniej został po prostu w międzyczasie też wydzierżawiony, żeby po prostu można było gdzieś to wszystko składować, no bo jednak ogromna inwestycja i też to wszystko musi być gdzieś schowane. Ale tylko odnosząc się jeszcze do poprzedniej wstawki, wam powiem, że faktycznie, no co jak co, ale mogę powiedzieć, że tego typu inwestycje, które się znajdują na środku pola, na środku pustkowia, bez jakiejkolwiek możliwości dojazdu, czy nawet widoczności dobrej, i są to ogromne inwestycje, bo to jest ogromna inwestycja, że taki sam jeden obrót, jak widzicie, on zajmuje no mniej więcej z 10 minut, żeby dookoła takiej zajezdni oblecieć, więc to jest bardzo dużo czasu, więc to jest dosyć duże utrudnienie dla mnie do nagrywania tego typu inwestycji. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby były dogadane z kierownikiem budowy, po prostu wchodził sobie na inwestycje z jakiegoś środkowego miejsca, startował drona i mieć idealną widoczność i idealnie to wszystko nagrywać. Ale niestety, jak już powiedziałem wcześniej, w świecie idealnym tutaj nie żyjemy. Przy okazji, taka ciekawostka, znajduje się trójkąt tramwajowy, więc będzie można na spokojnie wypanowywać cały tramwaj tutaj na wprost, na prawej stronie zajezdni. Więc o tym nie wiedziałem wcześniej, przed nagraniem tego odcinka, ale jak teraz się pojawił zarys mniej więcej torów tramwajowych, to stwierdziłem, że o! Jednak pomyśleli, że to gdzieś by się przydało. I bardzo dobrze, i bardzo słusznie. Bo trójkąty są potrzebne na zajezdniach. Na przykład taki jeden trójkąt się znajduje oczywiście nigdzie indziej niż w samym centrum Warszawy, na zajezdni tramwajowej Wola.
I proszę bardzo, mówiłem, że zrobię na sam koniec porównanie, więc oto i owe porównanie jest. Ja jeszcze zrobię większe opacity faktycznie samych napisów, żeby to ładnie się świeciło. Ale tak, porównanie nie jest idealne, bo ujęcia jedne i drugie nie są idealne, żeby to faktycznie idealnie porównać. Ale mniej więcej zarys tego, jak to wygląda, jak to się zmieniło, możecie zobaczyć. Tak, żeby było to jakkolwiek widoczne. W takim samym przekroju, jak to zrobię dzisiaj wieczorem dla was na budowie nowych wind na stacji Metropole Mokotowskie. Tymczasem tutaj na sam koniec pozostałem was już faktycznie z podziwianiem tych i oto widoków. I dajcie znać w komentarzu, czy obejrzeliście do końca ten film. Wiem, jeszcze zostało z 8 minut. Ale dajcie znać i tak, i ile wstawek udało wam się wychwycić w całym filmie. Jest ich schowanych. No, kilka, no ale wiecie. Jest to jeden z dłuższych filmów. Najdłuższy film bez mojego gadania na kanale. Ale jednak zajezdnia Nopol, ogromna i idealnie przeze mnie nagrywana od dłuższego czasu, zasługuje na takie podsumowanie. I jak coś, to jest ostatnie podsumowanie, które w tym momencie mam na liście do zrealizowania, bo teraz zaczynamy maraton dużej ilości filmów. Po pierwsze, dzisiaj wieczorem będzie podsumowanie budowy nowej windy na stacji Metropole Mokotowskie. A dzisiaj w ciągu dnia, kiedy wy to oglądacie, ja mam maraton nagrywania, bo mam pozwolenie od Służby Ochrony Państwa, przez kolejne dni będzie i wyższe, większe pory wywiatu, jak i również deszcz, więc będę musiał nagrać wszystko. Most na Pragę, parking pod Placem Powstańców Warszawy, Trasę Łazienkowską, Plac na Zdorzu czy nową ulicę Chmielną. To wszystko w jednego dnia muszę nagrać, a następnie przez kolejne dni będziecie to oglądać. W piątek jadę nagrywać tramwaj do Wilanowa. Nie wiem jeszcze o której godzinie, ale że mi to zajmie cały dzień, bo też mam pozwolenia od Służby Ochrony Państwa i muszę się dostosować, żeby było po prostu wszystko ładnie, pięknie zanalizować. Więc z Warszawy Zachodniej będę chciał nagrać albo na początku przyszłego tygodnia, albo jeszcze może jakoś w czwartek. Nie wiem, czy aż takie szaleństwo będę chciał zrobić, bo w czwartek w sumie mam zaplanowane trochę jeszcze inne atrakcje i byłoby dobrze, żeby filmy z Zachodniej nie były aż takie stare i się pojawiały jak najbardziej świeże. Miałem plan też pojechać do Krakowa i do Olsztyna już faktycznie w ramach Okiem Biznesza w tym miesiącu, ale przez to, że jak już powiedziałem, to w niejednym filmie mam dużo spraw prywatnych aktualnie do zrealizowania, już nie pomijając uczelnie, to takich faktycznie prywatnych i no, ostatnio nie mogę trochę skupić myśli, więcej mówiłem wspierającym ostatnio, no i jak ktoś uważnie oglądał ostatni podcast właśnie o tym, to na sam koniec powiedziałem, co aktualnie się wydarzyło ostatnio w moim życiu, więc no cóż, takie trochę prywaty wam tutaj dorzuciłem, ale faktycznie trochę się tego dzieje. Choć i tak filmy się pojawiają cały czas i mogę powiedzieć jeszcze ciekawostek, że dwa ostatnie miesiące, czyli i grudzień, i styczeń, nie wiem czemu, ale są najgorsze, jeżeli chodzi o zarobki na YouTubie, więc powiem tak. To, że filmy się pojawiają i jest ich coraz to więcej, są coraz to dłuższe i wyświetlania są coraz to większe, nie oznacza, że więcej zarabiam. Z tego co widzę, to zarabię dwa razy mniej niż rok temu w tym samym miesiącu, więc to nie napawa optymizmem, ale jest koleo, są patroni i może jakoś to dalej wyciągniemy i wyżyjemy, żeby nie było jakiejś zapaści. A niedługo jakieś trzeba będzie sobie specjalne 15 tysięcy subskrypcji, tak? To już w sumie niedługo. No, zobaczymy, czy coś mi się uda wymyśleć. Mam plany co do Lego, mam plany może jakieś inne. Mam plany tylko co do Lego. Ale nie mogę kupić dwóch dużych zestawów Lego w tym samym momencie, więc muszę się jakoś ograniczyć, bo jeden z okazji Koleo będzie, a drugi będzie z innej okazji. I obydwa kosztują dosyć dużo, ale obydwa nam się na pewno spodobają. Chociaż jedne raczej się spodoba wszystkim, a drugi tej części bardziej kolejowej. No, zresztą zobaczycie, co tu się dokładnie będzie działo. Przy okazji dzisiaj w filmie wyjątkowo nie jest muzyka, jak zazwyczaj na tym filmie. W sensie te radio Downtown i Synthetic Down Radio się pojawiają zazwyczaj, a to jest typowa muzyka City Scans. Tutaj leci, jak nagrywam filmy. No bo wiecie, tak długi film, to musiałem coś tutaj wrzucić. A nigdy wam nie zapętlam muzyki i nigdy nie usłyszycie tego samego utworu drugi raz w tym samym filmie.
chyba że to jest mniejsza z tym. Tam są zupełnie inne zasady, tam są 4 utwory, a właściwie 5. 4 to się tutaj powtarzają przez cały film i 5, który się pojawia na sam koniec. No i jest oczywiście jeden jeszcze w samym wstępie. O intrze nie mówię i o zakończeniu też nie mówię. Zresztą outro mogliście tutaj też posłuchać. No, taką ciekawostkę wam rzuciłem. Pytanie, ile osób się załapało przy nim, że halo, halo, ale jak to? Outro leci, a jeszcze film dalej leci? Jak to jest możliwe? Dobra, ja was pozostawiam z końcówką tego jeszcze filmu.